Stowarzyszenie Dolina Kacanki z Wiązownicy Kolonii wraz ze Świetlicą Jutrzenka w Staszowie realizuje projekt Nie ma nudy, jest kachon. Kachon to drewniany instrument perkusyjny pochodzący z Afryki. Na realizację projektu stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z programu Fundacji Orange. Przy telefonie Jacek Piwowarski, prezes Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki. Celem projektu Nie ma nudy, jest kachon, jest przede wszystkim aktywizacja wiejskich i nie tylko wiejskich dzieciaków do tego, aby same zaczęły tworzyć sztukę od podstaw, czyli projekt zakłada zbudowanie bębna kachon, to jest taka skrzynka perkusyjna, którą będziemy budować ze sklejek i potem następnie będziemy je malować, robić do tych bębnów pokrowce. W każdej świetlicy w gminie Staszów, w świetlicy Jutrzenka, ponieważ nasze stowarzyszenie Dolina Kacanki z Wiązownicy Kolonii realizuje właśnie wspólnie z partnerem ze świetlicą. I w każdej tej świetlicy będziemy ten bęben robić, a potem będą warsztaty gry na tych bębnach. Chcemy, żeby na Dzień Matki w maju dać taki koncert, pokazać te 15 bębnów w akcji razem z tymi dzieciakami, które przez ten czas się uczyły grać i same zrobiły od podstaw ten instrument. Czy inicjatywa wyszła od dzieci, czy ktoś podpowiedział taką formę spędzania wolnego czasu? Inicjatywa wyszła jakby obopólnie, ponieważ podczas jednych z działań naszego stowarzyszenia w Wiązownicy Kolonii padła taka właśnie inicjatywa, że może by coś wspólnie zrobić, coś właśnie od podstaw. I jednym z pomysłów było właśnie tworzenie bębnów, ponieważ tam podczas jednej z akcji mieliśmy takie bębny typowe i spodobało się to. Dzieciaki mówiły, że chętnie by się nauczyły grać na takich bębnach i spędziły ten czas, więc nadarzyła się okazja, że pozyskaliśmy środki z Fundacji Orange na realizację tego projektu, który skończy się w czerwcu. I dwuetapowa była tutaj weryfikacja do tego, ponieważ najpierw trzeba było nakręcić filmik, który jakby nas mógł promować dalej. Było 447 filmów z całej Polski i tylko wybrano 48 wniosków, więc dzieciaki brały udział w tym filmie i już podczas realizacji bardzo się im spodobał pomysł. Już potem przez kolejne tygodnie pytały się tylko ciągle, kiedy będziemy robić bębny. Ja mówię, że no, na razie czekamy na wyniki konkursu. Ile dzieci w sumie weźmie udział w tym projekcie? Zakładamy, że we wszystkich świetlicach, czyli ponad 10, to będzie liczba ponad setki dzieciaków, które w czynny sposób się włączą w tą akcję, a w sposób bierny, czyli po prostu będą asystować przy działaniu, czy będą odbiorcami tego koncertu, czy będą w internecie oglądać efekty naszej pracy, bo projekt też zakłada, żeby w trakcie pracy cały czas była robiona dokumentacja cyfrowa, umieszczana w internecie na naszych stronach i na stronie Fundacji Orange, żeby też inni w Polsce mogli od podstaw zrobić swój własny bęben, nauczyć się na nim grać, dać koncerty i móc działać. Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu Nie ma nudy, jest kachon już się odbyło i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Kolejne zajęcia zaplanowano na 18 lutego.